Siemano ludziska, ja jestem Frippy, a to jest nowa seria na kanale, czyli Graj Jak. Od razu mówię, że seria została zaczerpnięta starą serią Merganiego, ale że Merganie skończył z tą serią ICS-em, bo postanowiłem, że przejmę jego serię, ale nie do końca, bo zmienię ją na League of Legends. Jeżeli seria Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, a jak na razie, zapraszam Was do oglądania. Damian Nerwarian-Ziaja, streamer i youtuber, świetny gracz i komentator mecz League of Legends. Aktualnie ma 24 lata, swoją przygodę z League of Legends zaczął w 2011 roku. Wcześniej grał 2 lata w Dotę. Na obecną chwilę na swoim kanale na YouTubie posiada 385 tysięcy subskrypcji, a na Twitchu zgromadził 295 tysięcy obserwujących. A teraz przechodzimy do najlepszych akcji Nerwariana. To się ma czytać w ryja gośności. No i tyle. Wszystko jak na pianinie, proszę Państwa. Bez kitu, no to jest najlepszy przez gry tą postacią. To tak się gra, no. Połączyłem to! Co? Czym? What the fuck? Czy się... Znaczy się zmajtowałem? Główny monitor, na jakim gra Nerwarian, to LG 24GM77. Ma 144 Hz, a jego cena wynosi 1200 zł. Monitor do czatu Nerwariana to LG 25UM58. Jego rozdzielczość to 2560 na 1080 pikseli, a jego cena to około 800 zł. Klawiatura Nerwariana to Tesoro Durandal Ultimate. Jest to podświetlana mechaniczna klawiatura z przełącznikami brązowymi. Z tyłu posiada dwa porty USB oraz wejście na słuchawki i mikrofon, a cena tej klawiatury wynosi 450 zł. Słuchawki to Razer Manowar, wersja czarna, są one bezprzewodowe, a ich cena to 700 zł. Myszka, na której gra Nerwarian, to Asus ROG Seeker. Wersja czarna może ona osiągnąć aż 5000 dpi, a cena tej myszki to około 170 zł. Podkładka Nerwariana to Asus ROG GM50, a jej cena to 60 zł. Mikrofon, którego używa Nerwarian, to Blue Yeti. Jest on używany przez większość youtuberów, jak i streamerów. Zapewnia on bardzo wysoką jakość audio, a jego cena to około 600 zł. Kamerka Nerwariana to Logitech C920. Wyświetla ona obraz HD, używają większość streamerów, jak i youtuberów, a jej cena to około 300 zł. Także to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba na kanale i napisz komentarz. A jak na razie, ja się z Wami żegnam, do następnego i cześć.